Dziękuję bardzo. Wystąpienie teraz pani doktor Anna Miłosiewska będzie kontynuowała temat. Dzień dobry, ja Państwa witam serdecznie. Będę teraz próbowała wejść w buty prawnika. Mam nadzieję, że skutecznie ją udam. Była tutaj przywoływana parokrotnie dyrektywa wolna. Ja się posłużę slajdem, który mi wcześniej przygotował Ziemek, żebyśmy w miarę jakiś harmonogram tego wystąpienia znali. Otóż gospodarka wodna rzeczywiście w naszym kraju w tej chwili wywodzić się ma z zapisów, albo raczej jest konsekwencją wdrażania ramowej dyrektywy wolnej oraz pakietu innych dyrektyw, które w tej chwili jakby towarzyszą ramowej dyrektywy wolnej. Jedną z poważniejszych jest również dyrektywa azotanowa, która z kolei implikuje, jakie ilości azotanów mogą w ogóle trafiać i do gruntu, co za tym idzie do wód, więc tak nawiasem rzecz ujmując. Z ramowej dyrektywy wodnej i jej wdrażania do naszego prawodawstwa krajowego pojawiają się pewne problemy, które myśmy wcześniej może wiedzieliśmy, że coś takiego może być, ale nie zdawaliśmy po sobie sprawy, jak bardzo poważny bałagan prawny i legislacyjny powstanie w momencie, kiedy ta ramowa dyrektywa rzeczywiście zacznie być wdrażana w sposób taki już konsekwentny. I o tym troszeczkę zamierzamy sobie powiedzieć, więc już nie będę przedłużała, tylko powiem dalej. Celem głównym dyrektywy jest ustalenie ram. Proszę Państwa, ja się nie do końca zgadzam z wszystkimi moimi przedmówcami, którzy o to, że mamy takie, a nie inne problemy, oskarżają ramową dyrektywę wolną jako akt prawny. Ramowa dyrektywa wolna jest to zbiór zasad, które mają, określają dokładnie, jakie powinny być cele ochrony wód śródlądowych i wód, w ogóle wód, jakie powinny być priorytety w tejże ochronie wód, natomiast że zostawiają furtkę dla krajów członkowskich Unii Europejskiej, aby te zapisy w prawie już krajowym były dostosowane do warunków takich, jakie one są. Mało tego, w ramowej dyrektywie wodnej są również zapisy mówiące o tym, że co prawda do równych podmiotów, które powinny być równo traktowane, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju użytkowanie, wchodzi również środowisko, ale nic nie mówi o tym, że środowisko i cele środowiskowe mają być nadrzędne, na przykład gospodarczymi. Więc chciałabym to wyraźnie podkreślić, że to nie do końca jest tak, że to sama ramowa dyrektywa powoduje to, że właśnie na ten temat już któryś dzień z rzędu i któryś miesiąc tak naprawdę wynosowanie rozmawiamy. W każdym bądź razie transpozycja tejże ramowej dyrektywy wodnej odbywa się przede wszystkim na gruncie nowelizacji prawa wodnego oraz innych ustaw towarzyszących, które jakby mogą gdzieś tam zazębiać się z prawem wodnym. Głównie jest to ustawa prawa ochrony środowiska. Dodatkowo są jeszcze ustawa o zaopatrzeniu w wodę, tak zwana ustawa przeciwpowodziowa oraz akty wykonawcze też towarzyszące tymże ustawom. Dodatkowo są też dokumenty, które nie ukrywam, że jako środowisko przestaliśmy, przede wszystkim najważniejsze z nich, czyli plany gospodarowania wodami. Te plany gospodarowania wodami były, proszę Państwa, konsultowane w latach 2006-2008 tak naprawdę, założenia do tych planów. Same plany zostały uchwalone w roku 2011 i zatwierdzone przez Komisję Europejską. I prawda jest taka, że te plany gospodarowania wodami stanowią podstawę wszelkich innych zmian prawnych, z którymi teraz się borykamy. One są nadrzędne. Jeżeli w tej chwili, póki co przy obecnym stanie prawnym, dyrekcja RZGW ogłasza jakieś warunki korzystania z wód, ona ogłasza te warunki, trzymając się też tego, co zostało zapisane w planach gospodarowania wodami. Dobra informacja jest taka, że już w roku 2014 mają ruszyć kolejne konsultacje społeczne na tak zwany kolejny okres programowania właśnie tego dokumentu. I mój apel do Państwa wszystkich tu obecnych jest taki, żebyśmy tym razem naprawdę aktywnie włączyli się w śledzenie, co też nam urzędy różne w tych planach zamierzają wpisać, bo rzeczywiście z tego tytułu mogą wynikać dużo większe problemy, których nawet nie jesteśmy sobie w tej chwili w stanie wyobrazić. Zasadniczo oczywiście cele są takie, że ma być osiągnięty dobry stan wód, dobry potencjał ekologiczny, że mają być zachowane odpowiednie właściwości ilościowe wód, ponieważ Polska znajduje się w grupie krajów, gdzie rzeczywiście z wodą mamy niejaki problem, z dostępnością wody. Natomiast oprócz tego jeszcze kolejnym jakby elementem związanym z wprowadzeniem transpozycją ramowej
całej dyrektywy wodnej do naszego prawa. Jest również wprowadzenie czegoś takiego jak zintegrowana gospodarka wodna i stąd te zmiany, o których przed chwilą Tomek mówił. Zasadniczo chodzi tutaj w dużym ujęciu o to, że mają być ścisłe podziały na zarządzanie zasobami wodnymi, jakby pakiety przepisów dotyczących tychże elementów oraz zorientowanie znów na cele środowiskowe. W tej chwili procedowane są tak naprawdę dwa dokumenty związane z zmianą ustawy Prawo wodne plus trzecia inicjatywa pana prezydenta dotycząca możliwości budowania ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych. To jest niezależne od tego, o czym ja w tej chwili będę mówić. Chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, jaka jest skala tego problemu. Te dwa dokumenty, o których ja za chwileczkę powiem troszeczkę i o którym już jeden Tomek szczegółowo w miarę opowiedział, to są kolejne. W tym roku, tylko w tym roku kalendarzowym, bieżącym roku, Prawo wodne było nowelizowane trzykrotnie. Już. To są już zatwierdzone nowelizacje i one cały czas gdzieś tam trwają. W każdym bądź razie na stronach Biura Legislacyjnego Rządu znajduje się dokument, który mówi właśnie o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz ustawach towarzyszących. Ten dokument, proszę Państwa, jest w tej chwili na tym etapie legislacyjnym. To znaczy, że zostały już przeprowadzone konsultacje społeczne. One miały miejsce w roku 2009, potem prawdziwe konsultacje trwały w roku 2011 i tak naprawdę niewiele o nich było wiadomo. Następnie pojawiły się uzgodnienia. Wypowiedział się już na ten temat również Stały Komitet Rady Ministrów. Wypowiedziała się Komisja Prawnicza, która przygotowała tenże projekt, który jest do przeczytania. 72 strony liczy sobie ten projekt zmian. Pojawiły się wszelkiego rodzaju pisma z uwagami jako takie, mówiące o tym, co szczególnie organy administracji publicznej, bo one również się tutaj wypowiadały w tym wypadku, mają w tym temacie do powiedzenia. Najwięcej uwag, jeżeli chodzi o Ministerstwo Rolnictwa, dotyczyło jednak zapisów związanych z tym wdrożeniem dyrektywy ozonowej w tym wypadku. Natomiast oprócz tego, z ministerstw różnych bardzo dużo. Niektóre z nich wpłynęły na to, że pewne zapisy właśnie związane z opłatami zostały przełożone do procedowania w drugiej ustawie, ponieważ Ministerstwo Finansów w ramach tych konsultacji złożyło informację, że planowanie wprowadzenia opłat będzie wiązało się z bardzo szerokim odzewem społecznym i że może to wyraźnie zakłócić możliwość uchwalenia tej nowelizacji w stosownym, czyli jeszcze w tym roku terminie i w związku z powyższym oni jakby sugerują, żeby ta kwestia opłat została przeniesiona do prac nad kolejną ustawą i tak też się stało, czyli ta nowelizacja, która jeszcze ma mieć miejsce w tym roku, na pewno nie będzie zawierała sensu stricte zapisów nakazujących wprowadzenie opłat za wodę. Czyli krótko mówiąc, sprawa tak lekko licząc, przedłuży się o jeden rok. Będzie ta kwestia rozstrzygana. No, argumenty użyte przez Ministerstwo Finansów były rzeczywiście dosyć szeroko rozbudowane, ale w dużym skrócie rzecz biorąc mówiły właśnie o tym, że nie mamy bilansów jako takich, nie do końca jesteśmy, mamy zidentyfikowanych wszystkich odbiorców wody, że ta kwestia jest na tyle złożona, i jednocześnie bardzo ściśle powiązana ze zmianami w zarządzaniu w gospodarce wodnej, że należy to jakby zostawić razem. I tak też się wydarzyło. Tak jak Państwo widzicie, w tej chwili ta ustawa, czyli projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz o ustawie o ochronie przyrody i udostępnianiu informacji o środowisku i tak dalej, jest tak naprawdę na etapie Komitetu do Spraw Europejskich, który przede wszystkim ocenia zgodność tego dokumentu z aktami europejskimi, wniósł pewne uwagi, tenże Komitet do Spraw Europejskich. W związku z tym na razie stan aktualny jest nie do końca jasne. Jak Państwo widzicie, nie ma jeszcze ciągle pisma zawierającego odniesienie wnioskodawcy, czyli Ministerstwa Środowiska, do zgłoszonych uwag. Czyli na tym etapie ten proces jest zatrzymany. Na pewno, jeżeli wnioskodawca swoje uwagi w jakiś sposób wniesie, kolejnym elementem będą ustalenia i później już ta ścieżka legislacyjna jest dosyć krótka. Co jest tam takiego interesującego w tej nowelizacji, która nas czeka do grudnia? Otóż tutaj postanowiono z takich rzeczy interesujących przede wszystkim naszą branżę,
definicje, legalne definicje tych zapisów, które później nas wszystkich już dosyć mocno martwiły w publikowanych projektach rozporządzeń. Wszyscy, którzy byli na spotkaniu w Koszalinie, pamiętają dyskusję na temat tego, co to tak naprawdę są te cele środowiskowe. I problemy z wyjaśnieniem tego zarówno przez przedstawiciela SGW, jak też przez panią, która opracowywała założenie tego projektu. Więc żeby tego rodzaju dywagacji uniknąć, ministerstwo postanowiło zdefiniować dokładnie, literalnie przepisując te definicje z ramowej dyrektywy wodnej. I one nie budzą jakiegoś wielkich kontrowersji, natomiast dobre jest w moim przekonaniu to, że one zostają po prostu wprowadzone do aktu prawnego i że tam będą, no bo to jest wreszcie przestanie budzić jakieś kontrowersje, o czym my tak naprawdę mówimy. Natomiast co się nadal nie wydarzyło? Nie wydarzyło się nadal doprecyzowania pojęć związanych z użytkowaniem wody i konsumowaniem wody. Mało tego, mimo że w prawie wodnym pojawia się pojęcie owych usług wodnych, znika on z tego słownika. Też zostały zgłoszone odpowiednie jakby uwagi przez Ministerstwo i Transportu, i Rolnictwa, i Ministerstwo Finansów w tym kontekście. Natomiast w odpowiedziach wnioskodawcy nie ma na ten temat ani słowa. Ani dlaczego te usługi wodne, definicja usług wodnych jako takich się nie pojawiła, czy też zniknęła, co było tego przyczyną, no, po prostu nic. Zero na ten temat jakiegokolwiek wyjaśnienia. Jest to o tyle ciekawe, że skoro już jest tenże artykuł 9 nowelizowany, czyli ten słownik definicji ważny dla prawa wodnego, no to może warto by było go po prostu raz na dobrze zrobić, a nie tak rozkładać na kawałki. Niemniej jednak my jako grupa pewna żywotnie zainteresowana prawem wodnym ma teraz szansę próbować coś wylobować, żeby pewne inne definicje dla nas dosyć istotne znalazły się w tym, że w jeszcze kolejnych organizacjach. O tym, o co chodzi z tym użytkowaniem wody i konsumpcją wody, ja już mówiłam wczoraj, te definicje, które ja Państwu tutaj prezentuję, to są definicje z podręcznika dotyczącego gospodarki wodnej. Jest to termin, który jest znany, to nie jest nic nowego, użytkowanie i konsumpcja wody. Natomiast to, co zwraca uwagę, to to, że w tychże podręcznikach jako konsumenci wody są wymieniani rolnicy. I to jest naprawdę, proszę Państwa, dosyć istotne, ponieważ w zależności od tego, a jako użytkownicy wody, czyli ci, którzy nie korzystają z wód, nie zmniejszając ich zasobów, prezentowani są transport wodny i energetyka wodna. Dlaczego to jest ważne, żeby tym się zająć? Dlatego, że tak naprawdę to pytanie właśnie, kim jesteśmy, czy użytkownikiem, czy konsumentem wody, może naprawdę mieć poważne przełożenie na późniejsze opłaty za wodę, bo tych, podkreślam podobnie jak Tomek, nie unikniemy. Opłaty za wodę na pewno będą wprowadzone, natomiast w jaki sposób one będą naliczane, z całą pewnością będzie zależało właśnie od tego, w jaki sposób korzysta się z owych niezdefiniowanych w tej chwili usług wodnych. I to jest taki problem, który rzeczywiście nas może w pewien sposób mocno dotknąć. Co jeszcze jest pewnym w moim przekonaniu problemem również definicyjnym, to że znów w prawie, zarówno w obecnie obowiązującym prawie wodnym, jak też w tejże nowelizacji, która ma być jeszcze w tym roku dokonana, brakuje też definicji wyraźnych, których wszystkie podległe później urzędy mogłyby się trzymać, zasobów wodnych, przepływów dyspozycyjnych oraz przepływu nienaruszalnego. Nie ma o tym mowy. Jest mowa o tym, co to jest przepływ średni, natomiast ani jednego słowa nie ma na temat tego, jaka jest definicja obowiązująca w kontekście gospodarki wodnej przepływu nienaruszalnego. Cały czas tkwimy w jakimś takim błędnym pole, które gdzieś się pojawił i niezależnie od tego, gdzie i na jakim forum używa się argumentacji mówiącej o tym, że w definicji o ochronie przyrody, przepraszam, w ustawie o ochronie przyrody jest zawarta właśnie taka definicja, jak tutaj mamy, to w kontekście wdrożenia w kontekście przygotowywanych planów gospodarowania wodami, akurat ta definicja wcale nie jest traktowana jako wiodąca, tylko zupełnie inna, bardzo taka wskaźnikowa. Więc ten brak precyzji rzeczywiście budzi dużo kontrowersji i ponieważ, tak jak wspomniałam, do tejże obecnie w tym roku nowelizowanego prawa wodnego tak naprawdę już mamy niewielkie szanse, żeby cokolwiek wynieść, trzeba się będzie go dosyć poważnie skoncentrować nad kolejnym aktem, o którym już Tomek mówił, czyli nad projektem założeń projektu ustawy prawo wodne. To nie jest to samo. Tamto to jest nowelizacja tego, co w tej chwili mamy. To
to wskazuje na to, że jakby mamy mieć ustawę prawo wodną, to odmowę jakby napisaną, albo też bardzo mocno, na tyle mocno zmienioną, że rzeczywiście będzie to coś poważnego. W tej chwili, proszę Państwa, te elementy są w toku. Zarówno konsultacje społeczne, jak też uzgodnienia międzyresortowe. Ja nie zrzucałam już wszystkich tych slajdów, na jakich to jest etapach. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ta ścieżka legislacyjna jest jeszcze dosyć długa przed tą ustawą. Wedle informacji też zawartych w dokumentach zapisanych, które można prześledzić na tejże stronie, ten dokument ma szansę wejść w życie w roku 2014, natomiast niektóre zapisy, szczególnie te związane z opłatami za wodę, mają być wprowadzone od roku 2015. Na czym polega cel główny tych zmian? Tamte miały doprecyzować pewne pojęcia, czyli te, które będą w tym roku procedowane, i przede wszystkim bardzo mocno skoncentrowały się na emisji zanieczyszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia dyrektywy azotanowej. To te z kolei mają się zająć jakby fundamentalną sprawą, jaką jest w ogóle zmiana zasad gospodarowania wodami w naszym kraju. I teraz dlaczego? To jest mój ukochany slajd, ja naprawdę go bardzo lubię. Tak wygląda w tej chwili schemat organizacyjny gospodarki wodnej w naszym kraju. Tu nie odpowiadam na pytanie, po co te zmiany takie radykalne. Ja nawet nie podejmuję się tłumaczyć tego slajdu. Proszę po prostu na niego popatrzeć i robi się wyjątkowo niefajnie. Natomiast po zmianie tak ma wyglądać owe zarządzanie i owa gospodarka wodna w kraju. Więc fundamentalne zmiany rzeczywiście są potrzebne i akurat tego nie zamierza się negować. Czy droga, która jest do tego przyjęta, jest słuszna? Tu już jest bardzo dużo różnych opinii. Na konsultacje, powiedzmy, społeczne, ale jakby prowadzone nie w takiej formie, że każdy z nas mógłby tam zgłosić swoje uwagi, ale w których brały udział urzędy marszałkowskie, organy administracji publicznej, było bodajże ponad 100 zgłoszeń i bardzo wiele z tych zgłoszeń również literalnie traktowało właśnie ten pomysł jakby rozwiązywania RZGW, tworzenia nowych urzędów gospodarki wodnej i przewidywało, jakie konsekwencje to może rodzić. Odpowiedzi wnioskodawcy póki co na te uwagi do końca nie ma. Jest kilka dotyczących samego pomysłu związanego ze zmianami funkcjonowania Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, natomiast no, jakby jeszcze chyba nie zostały wszystkie te odpowiedzi dokładnie opracowane. O założeniach Tomek powiedział, więc ja nie będę tutaj w to się bardzo wnikała. Natomiast co rzeczywiście jeszcze nas tak naprawdę dotyczy, i to nie tylko w kontekście planowanych zmian, ale w kontekście tych zmian, które już zaszły, czyli tych nowelizacji z początku bieżącego roku i z końca ubiegłego roku, kiedy jakby organy obecnie odpowiadające za gospodarkę wodną, czyli KZGW i RZGW, musiały zacząć realizować cele zapisane w planach gospodarowania rzeczami. Pojawiły się dokumenty, które mają regulować sposób gospodarowania wodą, czy to w konkretnych zlewniach, czy dla konkretnych cieków nawet. I pojawiły się kłopoty, które bezpośrednio na nas, jakby dla nas są istotne. I mogą mieć wpływ na pozwolenia wodnoprawne, bo o tym proszę pamiętać. I to Tomek dobrze powiedział. W tej chwili stan prawny jest taki, że jeżeli urząd miałby ochotę komuś z Państwa cofnąć pozwolenie wodnoprawne, to nie musi być do tego prawny. Ja też bym znalazła kilka uzasadnień, żeby to zrobić. Bez tak od ręki. No to jest to możliwe po prostu. Dobrze, że urzędy publiczne nie mają takiej ochoty. W każdym bądź razie, co jest istotne? Pobory wody i ich wpływ na stan ekologiczny wód. Ten stan ekologiczny wód, który do tej pory jeszcze nie jest zdefiniowany w ustawie prawo wodne, ale jest zdefiniowany w ramowej dyrektywie wodnej. I jakby jakie są elementy, które rzeczywiście tutaj z punktu widzenia rybackiego mają jakieś odniesienie. Jest to wielkość podborów, która rzeczywiście wpływa na naturalny reżim przepływów w ciekach. I jest to wszystko to, co jest związane z zaburzeniem ciągłości rzeki. Przede wszystkim chodzi tutaj o budowę piętrzeń i jakby przełożenie istnienia tychże piętrzeń na stan ich diafony i całego ekosystemu. Drugim elementem, który również związany jest ze stanem ekologicznym wód, są zrzuty w
wody i ich wpływ na stan chemiczny i ekologiczny. Tutaj rolą są biogeny jako takie, o których już wczoraj mówiliśmy, że jest bardzo dużo w dokumentach, na których oficjalnie pracuje Ministerstwo Środowiska i podległe organy, jest bardzo dużo tych mitów mówiących o tym, jak to strasznie gospodarka rybacka wpływa na właśnie oddziaływuje poprzez owe biogeny. Co ciekawe, bardzo często są cytowane prace pochodzące naprawdę sprzed 20 lat, więc nie dziwi to, natomiast dziwi, dlaczego osoby, które pracowały nad tymi dokumentami, nie sięgnęły do naszych publikacji, których jest całkiem sporo. Może takiego problemu by nie było, więc to jest znów zadanie dla nas, żeby się tym mocno zmierzyć. Oraz ucieczki, czyli oddziaływanie na stan zdrowotny, skład gatunkowy i pulę genetyczną i fauny. To jest rzeczywiście też problem, ale jakby mniej traktowany priorytetowo, aniżeli owe biogeny. Co to, jakie jeszcze mogą być? To są rzeczy, które już w tej chwili mamy z nimi do czynienia i tylko, bym powiedziała, jest coraz bardziej intensywna dyskusja, ponieważ środowisko się obudziło i zaczęło rzeczywiście aktywnie uczestniczyć w konsultacjach społecznych i nagle jakby zmieniać obraz owej branży, bo okazuje się, że niektórzy nie do końca w ogóle wiedzą, na czym polega hodowla ryb, a jednocześnie piszą, tworzą zapisy, które na tą hodowlę mogą mocno wpływać. Natomiast to, co nas może czekać i czeka na pewno, to są właśnie owe opłaty za wodę, które mogą być w ogóle opłatą na podstawie pozwolenia wodoprawnego, coś na kształt licencji, że opłacimy za licencję w jakiś sposób, bo taki pomysł się pojawił w jednym z opracowań. Rozdzielenie opłat za pobór wody i za zrzut wody. Też jakiś taki zapis był, ale był na tyle niejasny, że nie podejmuje się go tłumaczyć, bo ja nie zrozumiałam intencji tego, że to taki pomysł gdzieś tam wprowadził. No i tak naprawdę też kwota tej opłaty za wodę, która, tak jak wspomniałam, ma zależeć od stopnia korzystania z usług wodnych. To wyraźnie Ministerstwo Finansów już w paru dokumentach zawarło, więc znów istotne jest właśnie, czy jesteśmy użytkownikiem, czy konsumentem. I jest też coś takiego, co jest związane właśnie ze zmianą tą procedowaną obecnie i która ma szansę wejść w roku 2014, a faktycznie obowiązywać od 2015, planowany udział w kosztach urządzeń wodnych, którymi w tym momencie ma się zajmować, duża część ma być w gestii starostwa również. W jaki sposób ma to być rozstrzygnięte, nie udzielono odpowiedzi. Też był ten temat podnoszony przez Ministerstwo Finansów w konsultacjach. Jak to ma wyglądać, skąd będą pieniądze na to, czy to będą właśnie jakieś opłaty za wodę, ale te przecież mają trafiać do dyrekcji zarządu, więc sprawa kompletnie niejasna jako taka. Obecnie te instrumenty, o których wspomniałam, zarządzania zasobami wodnymi są następujące i tak naprawdę ten zestaw jako taki, który już w tej chwili jest zdefiniowany w prawie wodnym obecnie obowiązującym, ma zostać. Tutaj jakby nie ma dodatkowych, w żadnej z tych planowanych nowelizacji ten artykuł nie jest zmieniany, po prostu nadal obowiązuje taki, jest taki sam, natomiast pojawiają się pewne szczegółowe rozporządzenia albo projekty, raczej nazwijmy je w ten sposób, rozporządzeń dotyczących poszczególnych elementów. Jednym z nich jest na przykład to, że plan gospodarki wodnej ma być zatwierdzany przez Radę Ministrów. W tej chwili to parlament musiał to uchwalać, więc jakieś zmiany proceduralne. Jeżeli chodzi o pozwolenia wodnoprawne, no to już Państwo słyszeliście, że ma być przeniesienie kompetencji udzielania tychże pozwoleń wodnoprawnych. Jeżeli chodzi o opłaty i należności, jeszcze nic na ten temat nie wiadomo. Jeżeli chodzi o kontrolę gospodarowania wodami, też jeszcze nic nie wiadomo, natomiast są pewne wytyczne. Ponieważ Tomek już mówił o pozwoleniach wodnoprawnych, to ja jeszcze tylko podkreślę, jak to wygląda z punktu widzenia owego przepływu nienaruszalnego, o którym naprawdę toczymy bój i warto go starczyć, bo się zaczyna robić chwilami groźnie. Otóż w prawie wodnym jest zapis, że korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych oraz, uwaga, marnotrawstwa energii wody. Następnie jest, że w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres i również mówi się o tym, że ograniczenia, które wynikają z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego. Te rzeczy rzeczywiście są ważne, natomiast pojawiła się również lista problemów właśnie tak na bazie jakby owych konsultacji, które były prowadzone na
przy okazji nowelizacji z marca oraz tych dwóch planowanych obecnych zmian, czyli nowelizacji, która ma mieć miejsce, myślę, że w grudniu, oraz zmiany ustawy prawo wodne całkowicie, pojawiły się pewne problemy gospodarki wodnej. Ta lista jest bardzo długa, tam jest kilkadziesiąt pozycji, natomiast to, co jakby w pewien sposób również wpływa na gospodarkę rybacką. Póki co nie ma spójnego, bo są wyrywkowe, ale nie ma spójnego systemu zbierania danych o wielkości poboru rzeczywistego wody. Te dane są rozmyte gdzieś. One każdorazowo ktoś, kto chce się zająć tego rodzaju zagadnieniem, tak naprawdę staje przed pewną ścianą, bo nawet dla jednego cieku czasami trudno jest zdobyć informacje mówiące, jak to wygląda, już nie mówiąc o kontekście zlewu jako takim. Nie ma też metod, które by uwzględniały wielkości poboru nierejestrowanego. Mówi się o tym, że ten pobór jest całkiem duży, natomiast nie istnieją żadne dane, które w jakikolwiek sposób pozwalałyby go szacować. Na te druga uwaga dotyczy tego samego jakby troszeczkę, że deficyty w poziomie wód wynikają ze zbyt niskiego poziomu retencjonowania wód w zlewniach i jakby też nie ma formalno-prawnych możliwości, żeby temu zaradzić. Bardzo ważnym argumentem i podkreślanym przez wielu uczestników konsultacji jest to, że nie ma kontroli strat wody w dystrybucji w sieciach wodociągowych i że te straty są naprawdę duże. Ja się tutaj nie podejmuję na ten temat dywagować, ale tego rodzaju uwagi zgłaszały zarówno ministerstwa, jak też same zakłady wodne. Więc coś na rzeczy na pewno musi być. O tym, co tam jest niewykorzystany potencjał dróg wodnych, to może sobie narujemy. Natomiast jeszcze co się pojawia. Niski udział energetyki wodnej w bilansie energetycznym. To jest też argument, który w pewien sposób broni również interesy branży rybackiej, co ciekawe, ponieważ jeżeli chodzi o owo użytkowanie wód, to my mamy bardzo dużo wspólnych celów, aczkolwiek normalnie możemy też dla siebie stanowić konkurencję. No i fakt niezadowalający stan techniczny i funkcjonalny obiektów związanych z gospodarką wodną, obiektów hydrotechnicznych oraz wszelkiego rodzaju problemy związane z tym, jak te obiekty, czy to dostosować do tego prawodawstwa, które obecnie obowiązuje, być ma obowiązywać, albo w ogóle, żeby móc się tego rodzaju problemem zająć. Jeżeli chodzi jeszcze o warunki korzystania z wód i o to, o czym już mówił Tomek, więc ja chciałam tylko zwrócić uwagę, że stan obecny jest taki, że to na razie, póki co, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej określa, jakie są warunki korzystania z wód regionu oraz warunki korzystania z wód zlewni, ale proszę pamiętać, że określając te warunki, bierze pod uwagę opracowania, które były na ten temat robione, to są z reguły warunki środowiskowe takiego, a nie innego korzystania z wód, tak najczęściej ten dokument się nazywa, oraz te wszystkie informacje, które zawarte są w planach zbudowania dla dorzecza Odry i dla dorzecza Wisły. I jakby na bazie tego tworzy swój nowy dokument, który realnie określa, jakie są warunki wykorzystania z tych rzeczy. I również odnoszą się do prawa wodnego. Oczywiście pozwolenie wodnoprawne już w tej chwili jest taki zapis, że nie może naruszać, to jest bardzo ważne, jest takie odwrócenie trochę, nie może naruszać warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewu. To w tej chwili jest, warunków póki co nie było, teraz są one procedowane przez nas. O tym, że można pozwolenie wodnoprawne ograniczyć bez otrzymywania, to już Tomek powiedział, więc ja przejdę dalej. Natomiast jakie zapisy najczęściej pojawiają się w tego rodzaju rozporządzeniach, które proceduje w tej chwili regionalne dyrekcje wód. To, co nas najbardziej w jakiś sposób zabolało i od czego zaczęło się w ogóle takie intensywne uczestnictwo w konsultacjach społecznych. Z reguły jako paragraf trzeci, bardzo często jako paragraf drugi już planowanego rozporządzenia pojawia się ten tekst. On mniej więcej brzmi tak samo, tylko tyle, że tutaj zamiast dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej we Wrocławiu może być w Gdańsku, w Krakowie, w Szczecinie i tak dalej. Ale na czym tu polega cały problem? Mówi się, że dla uzyskania dobrego stanu potencjału ekologicznego wód płynących wymagane jest zachowanie w korycie cieku przepływu nienaruszalnego i proszę popatrzeć dalej, wyliczonego dowolną metodą, którego wartość nie może być mniej.
trudniejsza niż średni niski przepływ zwierzęcia skorygowany współczynnikiem K o wartości wyliczanej według zasady, ale wartość współczynnika K nie może być mniejsza niż 1. I teraz proszę mi powiedzieć, kto z Państwa tu obecnych na sali ma określenie w pozwoleniu wodnoprawnym przepływu nienaruszalnego równego SMQ, a nie ułamek jakiś SMQ. I to jest ten problem, który rzeczywiście stał się ważnym problemem. Dlaczego? Dlatego, że w ramach tak zwanych wskazówek i uwag, które znajdują się w dokumentach, w tych opracowaniach mówiących o oddziaływaniu środowiskowym rozporządzenia, pojawiają się tego rodzaju zapisy, żeby dokonać weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych i instrukcji eksploatacyjnych użytkowników, których pobory zatwierdzone w pozwoleniach wodnoprawnych nie mają pokrycia w zasobach wodnych i generują braki wody niżej zlokalizowanych użytkowników. Parametrem do sprawdzenia jest SMQ też. Wstrzymać wydawanie nowych pozwoleń na rzekach i odcinkach rzek, gdzie stwierdza się i potwierdzi szczegółowymi pomiarami deficyt zasobów wodnych. Ale zanim się potwierdzi, to może trochę czasu minąć. Dalej, wymagać od użytkownika starającego się o pozwolenie wodnoprawne przedstawienia operatu hydrologicznego wykonanego przez instytucję do tego uprawnioną, dysponującą odpowiednią bazą danych hydrologiczno-meteorologicznych lub przez uprawnionego hydrologa, których nie ma, uprawnionych podkreślam, na podstawie danych pozyskanych lub zweryfikowanych przy IMGW. Dlaczego powiedziałam, że hydrologów nie ma? Dlatego, że od 3 lat nie udało się przeprowadzić egzaminu państwowego, bo nie było aż tylu chętnych, albo nie można było zebrać innych instytucji za to odpowiedzialnych. Proszę popatrzeć, że to są zalecenia, które w tych celach, w tych, przepraszam, dokumentach mówiących o oddziaływaniu środowiskowym są wyraźnie zapisane. My tych dokumentów, my jako całość tutaj obecna, nie mówiąc o nim personalnie, tak naprawdę rzadko kiedy nie czytamy do końca albo w ogóle, dlatego że wszystkie te dokumenty są najczęściej bardzo grubymi opracowaniami liczącymi dobrze ponad 100 i 200 kartek łącznie. I szczerze mówiąc, są tam zapisy dotyczące całości gospodarki wodnej w danym zlewni dla danego cieku, ale wśród nich właśnie są takie, a nie inne rzeczy, jak tutaj widzimy. Jak wyglądają możliwości, co w tym momencie możemy robić? To już są troszeczkę nieaktualne akurat zdjęcia, ale chodziło mi o przedstawienie tego. Najczęściej pojawiają się na stronach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej tego rodzaju informacje, mówiące o konsultacjach społecznych. To jest tak naprawdę w tej chwili jedyne dla nas narzędzie, dzięki któremu możemy w jakikolwiek sposób próbować przekazać swoje stanowisko w sprawie tychże dokumentów i w jakikolwiek sposób mieć wpływ na to, co się z nami dzieje i może się wydarzyć. Bo jeżeli zachęcam wszystkich do po pierwsze brania udziału w tych konsultacjach społecznych, do odpowiadania na listy wysyłane tutaj przez stowarzyszenie, które często rozsyła pewne zasób informacyjny albo nawet samą odpowiedź, jaką należałoby wnieść, ale żeby to wnosić. Dlatego, że musicie Państwo sobie zdawać jeszcze z jednej rzeczy sprawę, że takie konsultacje społeczne są również później rozpatrywane pod kątem statystyki udziału pewnej grupy społecznej. I proszę mi wierzyć, że to polega na tym, że liczą się sztuki. Czyli jeżeli, nieraz o tym mówiłam, ale jeszcze raz to podkreślę, jeżeli prezes tego stowarzyszenia wyśle zgłoszenie konsultacyjne, to nawet jeżeli on się podpisze jako prezes stowarzyszenia liczącego 120 członków, to i tak to będzie traktowane jako jeden głos w branży rybackiej. Nie jako głos 120 osób, tylko jako jeden głos. I stąd takie, w niektórych wypadkach wręcz bym powiedziała, nękanie członków stowarzyszenia, żeby brali udział w jakichś konsultacjach i indywidualnie również odpowiadali, bo konsultacje społeczne mówią o tym, że mogę swoje stanowisko wyrazić ja i tak naprawdę każdy inny. Ale tam jest taka rubryczka w zgłoszeniu, która mówi, kogo się reprezentuje. Czy jest się zwykłym obywatelem, czy właśnie reprezentantem gospodarstwa rybackiego, czy kogoś innego. I dopiero wtedy w tych statystykach nasz głos może być słyszalny. Mam nadzieję, że wyczerpałam tematykę. Jeżeli nie, to pozostaje do dyspozycji, to odpowiem na pytania. Dziękuję bardzo.